Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Witamy już w 14 odcinku naszego cyklu rozmów Wystarczająco dobre życie, opartego na książce, którą obecny tu Ryszard Kulik napisał. Dzisiaj porozmawiamy o relacjach. To już będzie trzecia część o relacjach. Dzisiaj o relacjach z innymi ludźmi, czyli międzyludzkich, czyli interpersonalnych. Czyli właściwie może już nawet w tym słowie interpersonalne pojawia się to, że na dzień dobry, wchodząc z drugą osobą w kontakt, pokazujemy swoją personę. Najczęściej tak jest. Znaczy pokazujemy po prostu to, co chcemy pokazać, albo z czym się identyfikujemy w sobie. Co jest dla nas łatwe, co lubimy w sobie, co cenimy, czyli po prostu chcemy się najczęściej pokazać z tej dobrej, lepszej strony. I to jest rzeczywiście nasza persona i tylko część prawdy o nas. To jest ten wizerunek, z którym najchętniej się utożsamiamy. Ty napisałeś w książce jasna, pozytywna, przyjemna, akceptowana społecznie część siebie. I też w tym rozdziale, w którym opisujesz relacje z innymi ludźmi, pokazujesz taki schemat, jak ta relacja przebiega, jaka jest jej dynamika, który właściwie na treningu interpersonalnym można zaobserwować w takich warunkach laboratoryjnych. W ciągu 5 dni to wszystko się dzieje. Oczywiście no, też dlatego, że mamy do tego instrukcję obsługi. Natomiast rzeczywiście ta dynamika zawsze przebiega tak samo? Tak, bo to jest po prostu dynamika życia. Na początku no tak jak to jest na przykład z naszym rozwojem, jak się rodzi dziecko, no to jest wielka radość i oczekiwania i nadzieje i dobre nastawienie. To jest właśnie ten okres taki niemowlęcy, wszystko co małe jest piękne, wszystko co się dopiero urodziło, co kupiliśmy, co nabyliśmy, co zdobyliśmy, to co jest nowe, to jest po prostu atrakcyjne. I tak też jest w relacjach międzyludzkich, jak kogoś poznajemy, no to wchodzimy w te relacje z takimi oczekiwaniami, że to będzie coś przyjemnego, że tam będziemy mieli okazję czerpać jakieś skarby, profity, zyski, korzyści, że sami się pokażemy z jak najlepszej strony. Że po prostu będziemy, że to jest jakieś nowe otwarcie, w którym doświadczymy czegoś po prostu przyjemnego. No więc w tym pierwszym kontakcie, jeżeli prawdą jest, że się pokazujemy z tej dobrej strony, żeby zrobić dobre wrażenie, to najczęściej, bo są też oczywiście od tego wyjątki, ale najczęściej robimy to dobre wrażenie. Czyli próbujemy jakoś się ze sobą spotkać w takiej przestrzeni życzliwości, układności, zgody, akceptacji. Jak na przykład dzielimy się tym, co lubimy albo co cenimy w życiu, no to ta druga strona, słuchając tego, często raczej będzie potwierdzać, że ma podobnie, że no właśnie u niej występują jakieś podobne preferencje, muzyka, książki, filmy. Oczywiście to nie znaczy, że też nie wyrażamy jakiegoś oddzielnego, osobnego zdania czy różnic, ale raczej podkreślamy to, co nas łączy, niż to, co nas dzieli. To, co spaja, to, co pozwala budować. No właśnie i taki jest ten początek. Pamiętam, że na jednych warsztatach kobiecych prowadząca nazwała to pitu-pitu,
że właśnie taki pierwszy nasz kontakt to jest rozmawianie trochę o niczym, trochę ślizganie się po powierzchni, ale że to pitu-pitu jest bardzo potrzebne. No tak, bez tego pitu-pitu, czyli bez tego etapu początkowego, nie ma kolejnych, więc jakkolwiek z perspektywy czasu może się potem wydawać, że to było pitu-pitu i że sobie słodziliśmy i no, byliśmy nadmiarowo jakoś uprzejmi czy życzliwi, to właśnie to wszystko jest konieczne, żeby ta relacja, ten związek mógł się oprzeć na jakimś fundamencie zaufania, poczucia bezpieczeństwa, czy właśnie takiej ludzkiej życzliwości, wobec której można stopniowo będzie za chwilę ujawniać różnice i się zacząć ścierać. Ale na początku to jest ważne, to jest właśnie o budowaniu poczucia bezpieczeństwa, to jest główny motyw tego etapu. A jakie są kolejne etapy? No kolejne są takie, że te emocje, które w tym pierwszym etapie były spychane gdzieś do cienia, czyli najczęściej to jest obawa, strach, lęk, ale też złość, głównie te dwie. No więc z czasem ten mur pomiędzy jasną i ciemną stroną, pomiędzy tym doświadczeniem trudnym i tym łatwym, staje się nie tak bardzo szczelny, i gdy ta relacja trwa wystarczająco długo, pogłębia się, rozwija, no to nieuchronnie zaczynają się pojawiać sygnały wskazujące na to, że no właśnie, są jakieś różnice między nami, czy jakieś emocje, które są trudne. Najczęściej to jest właśnie jakaś irytacja, rozdrażnienie, złość, Frustracja. frustracja. No, więc tego typu doświadczenia są nieuchronne. Tam, gdzie się ludzie spotykają, gdzie ta relacja trwa wystarczająco długo, gdzie się rozwija, tam prędzej czy później dochodzi do ujawnienia właśnie złości. Ona zwykle, to ujawnienie jest zwykle poprzedzone strachem w związku z tym, co to się za chwilę stanie, jak ta złość zostanie ujawniona. Ten strach dotyczy tego, czy ja wyrażając swoją złość nie zranię ciebie, nie rozczaruję cię, ale też obawa dotyczy tego, z czym się spotkam, że tak powiem, w odwecie, czy jak ty odpowiesz na tą moją reakcję. Więc ostatecznie, czy sam nie zostanę zraniony i czy nie odejdziesz po prostu, nie zrezygnujesz z tej relacji. Może przez ten lęk ta złość się kumuluje i tak jak już mówiliśmy w poprzednich odcinkach, nie wyrażamy jej na bieżąco, kiedy jeszcze jest mała, kiedy to może jest irytacja, tylko właśnie gdzieś tam spychamy, a zapomnę, to jest nieważne, to jest małe i niestety ta złość się kumuluje, rośnie, rośnie, no i potem rzeczywiście może dojść do wybuchu jakiegoś większego konfliktu, kryzysu, bo ja już po prostu nie mogę wytrzymać. Tak, mogłoby się nawet wydawać, że na początku w ogóle nie ma złości w tych relacjach, które budujemy. Ale prawdopodobnie taki wniosek jest jednak nieuprawniony. To znaczy, że nawet jeśli ja sobie nie uświadamiam tych emocji złości, irytacji, to nie znaczy, że ich w ogóle nie ma. Prawdopodobnie już od samego początku przeżywamy również złość, nawet na tym początkowym etapie, ale z różnych powodów jej po prostu nie ujawniamy, no bo właśnie nie czas na to. Czas jest raczej, żeby budować, a nie prowokować się nawzajem
i ryzykować jakimiś zranieniami z jednej i z drugiej strony. No więc na początku unikamy złości, a ona może dotyczyć naprawdę wszystkiego, co później, jeśli ten związek trwa długo, co później nas też drażni u tej osoby. To może być jej sposób mówienia, siedzenia, patrzenia, jakieś reakcje, zachowania, nawet sylwetka, to jak stoi, jak się porusza. To się może wydawać dziwne, ale w tym wszystkim może być jakiś nawet niezbyt duży, ale ładunek złości, znaczy przeżywanej złości wobec tych właśnie takich reakcji, zachowań i sposobów funkcjonowania. No więc na początku unikamy wyrażania tego, nawet uświadamiania sobie tego, ale z czasem po prostu jest coraz więcej miejsca w tej relacji też na te trudne emocje i one się w końcu pojawiają. Pojawiają się najpierw w delikatny sposób, ale nieuchronnie prowadzą do jakiegoś nawet, można by tak powiedzieć, dramatycznego przesilenia, czyli do jakiejś poważniejszej kłótni, czy sporu, czy konfliktu, w którym może się wydawać, że to już naprawdę koniec i że nic się nie da tutaj uratować. Ale jeśli ta relacja, ten związek przez ten czas, kiedy była możliwość wyrażania wobec siebie zaufania i podobieństwa i życzliwości, jeśli te fundamenty są wystarczająco dobrze zbudowane, no to jednak to przesilenie, to rozczarowanie nie powinno doprowadzić do zerwania, ale oczywiście może też doprowadzić. Powiedziałeś przesilenie, rozczarowanie i to już właściwie jest kolejny etap, tak? Po tym momencie burzy, konfliktu, kryzysu, kiedy ja ci pokazuję moją ciemną stronę, ty pokazujesz swoją ciemną stronę, i może ta złość się rozładuje, to napięcie się rozładuje, ale następnym etapem właśnie jest rozczarowanie, czyli smutek. Tak, no, jest taka gorąca faza tego konfliktu i tam głównie złość odgrywa dużą rolę, ale po niej przychodzi rodzaj takiego załamania, takiego stanu, w którym jakieś wyobrażenia, marzenia, oczekiwania, plany rozsypują się, no bo nagle się okazuje, że ta osoba, która wydawała się idealna wręcz, taka po prostu nie jest. I to jest głębokie rozczarowanie. Bardziej lub mniej głębokie. Tak czy owak, rozczarowanie jest właśnie z obszaru smutku. To jest o pożegnaniu jakiejś wizji związku, wizji osoby, wizji siebie też, Iluzji. bo to jest nie tylko o rozczarowaniu kimś, ale też sobą, że po raz kolejny ja okazałem się nie być tak idealny czy tak wartościowy w swoich oczach, że mam swoje ograniczenia, swoje słabe strony, mam swoje za uszami, i w tym sensie to jest o takim. Ten moment rozczarowania jest takim urealnieniem tej relacji. To znaczy, tak jak ta początkowa faza była rodzajem sielanki, iluzji właśnie, jak mówimy na przykład o romantycznych związkach, to jest ten stan zakochania. My, psychologowie, mówimy, że ten stan zakochania to jest taka lekka psychoza. To znaczy, że psychoza w znaczeniu, że po prostu my nie widzimy rzeczywistości taką, jaka ona jest, tylko jesteśmy oderwani od rzeczywistości, od tego, co realne, i bardziej jesteśmy w swoich wyobrażeniach i projekcjach, przeniesieniach, niż w tym, jaka ta osoba jest w rzeczywistości, jacy my jesteśmy w rzeczywistości. Więc ten stan zakochania, on może trwać nawet 1,5 roku,
właśnie takiej sielanki, może nawet czasami do 2 lat, jak ta para nie spotyka się tak często. Im częściej się spotyka, tym krócej trwa ta sielanka. No więc jej koniec to jest właśnie to rozczarowanie, to urealnienie, to zobaczenie, jacy jesteśmy wtedy, kiedy dominują inne uczucia, a nie tylko ta świetlista, iskrząca się od fajerwerków miłość, rozumiana jako stan zakochania. No więc to rozczarowanie jest kluczowe, bo ono może spowodować, że albo się rozstaniemy, rozejdziemy, bo uznajemy, że no sorry, ale z taką osobą nie chcę być. Albo jeśli ten wcześniejszy etap zbudował fundament związku wystarczająco mocny, no to rozczarowanie jesteśmy w stanie unieść razem i uznać je jako zaproszenie do kolejnego etapu, w którym widzimy już siebie w pełni, w całości i mimo tego rozczarowania unieśliśmy ten ciężar konfliktu czy takiego smutku po tym rozczarowaniu i z tym doświadczeniem w sumie konstruktywnym możemy przeżyć rodzaj takiej ulgi, że już no właśnie w tym związku nie musimy nikogo udawać, kim nie jesteśmy, że już wyszło szydło z worka, że się ujawniliśmy i że się rozpoznaliśmy jako osoby niedoskonałe ze swoimi ograniczeniami. I w tym sensie to jest właśnie ulga. To jest o tym, że no dobrze, miało być tak pięknie, znowu jest tak, jak jest. I właściwie to chyba dobrze, bo już nie trzeba sobie wyobrażać, że no nie wiadomo, co to będzie, tylko przyjąć to właśnie z tym wystarczająco dobrym. I jeśli ta para, ta relacja, ten związek to wytrzyma, no to właściwie na tej podstawie, na podstawie tego doświadczenia związanego z rozczarowaniem, można budować dojrzałą miłość, która jest zaangażowaniem, bliskością, intymnością, mimo to, że wiemy o sobie, że nie jesteśmy właśnie tacy idealni. Że dojrzała miłość to jest miłość ambiwalentna, w której ja wiem, z czym się mogę spotkać, przetestowałem to już, sam wiem, co sam mogę wnieść, nie tylko tego przyjemnego, jasnego i zachęcającego. I w tym sensie to jest o budowaniu już takiej realnej relacji, która okrzepła, która się sprawdziła i która przekroczyła ten trudny moment rozczarowania i go zintegrowała. I w książce nazywasz ten trudny moment konfrontacja z rzeczywistością wystarczająco dobrą, a nie idealną. I rzeczywiście podsumowujesz ten rozdział. Przejście kryzysu wzmacnia, widzimy się w całości, a nie tylko nasze persony. Ja sobie tutaj napisałam, że widzimy się w całości, czyli widzimy właśnie nie tylko głowę, myśli, umysł, ale też nie tylko serce, uczucia, wrażliwość, ale też widzimy ręce, które coś robią, nogi, które jakoś chodzą, no właśnie całość, ciałość. No tak, ale każdej strony. Ta ciałość, w znaczeniu widzimy ciało, to wydaje mi się, że już wcześniej jest obecne. Widzimy siebie cielesnymi. Nawet możemy dostrzegać już wcześniej jakieś niedoskonałości. Na przykład też nie jesteśmy idealnymi, jeśli chodzi o wygląd fizyczny.
Więc to już pewnie było wcześniej. Pytanie jest, na ile przeżyliśmy w związku z tym właśnie to rozczarowanie, ten zawód, smutek związany z tym, że nie jesteśmy idealni. I to się raczej dzieje później niż wcześniej. Właściwie to, co przedstawiłeś, to jest taki uproszczony model, który oczywiście w życiu może i najczęściej ma różne dodatki, różne niuanse, różne okoliczności. To nie są tylko dwie osoby, które są ze sobą w związku, wokół nich jest jeszcze reszta świata, jakieś inne osoby, więc to oczywiście też ma wpływ. Natomiast taki model i taki schemat, no ja też zauważam w naszej relacji, bo może też tutaj ujawnimy, że to już jest 8. rok naszego związku i nie wyobrażam sobie, że moglibyśmy siedzieć i nagrywać takie rozmowy w pierwszym, drugim czy trzecim roku. No też nasz związek dojrzał do takiego etapu, w którym właśnie tutaj siedzimy, rozmawiamy sobie, nagrywamy, współpracujemy. No tak, na pewno jesteśmy dojrzałym związkiem po 8 latach przebywania z sobą codziennie, mieszkania razem i załatwiania różnych spraw, też współpracy w pracy, co jest nie takie częste w relacjach takich romantycznych, że my jesteśmy w ogóle w grupie ryzyka. Bo mamy znacznie więcej sytuacji, w której jesteśmy w nieustannej interakcji, w załatwianiu różnych rzeczy, i to może prowokować do różnych, do większej ilości konfliktów, a mimo to dajemy radę. Jest wystarczająco dobrze. Wystarczająco dobrze. I chciałam tu jeszcze zapytać ciebie o to, dlaczego w wielu baśniach dla dzieci, a też potem w wielu romantycznych komediach dla dorosłych pojawia się ta fraza właśnie w momencie, kiedy para przezwycięży jakiś kryzys. Czasem to jest kryzys zesłany z zewnątrz, przez los. To niekoniecznie jest ich własna kłótnia czy rozczarowanie sobą. No więc w momencie, kiedy para przezwycięży taki kryzys, trudności, kłopoty, to pojawia się fraza, a potem żyli długo i szczęśliwie. No właściwie to nie jest prawda, a jednak z jakiegoś powodu ciągle to się powtarza w baśniach, w filmach. Może w książkach też. To jest chyba skrót myślowy, mówiący o tym, że ta para przekroczyła kryzys, uporała się z nim i weszła na drogę takiego dojrzałego związku. Dojrzałego, czyli szczęśliwego, w znaczeniu stabilnego i trwałego. I to oznacza, że no, ta relacja osiągnęła ten poziom dojrzałości, co nie oznacza jednocześnie, że w tym związku już nigdy nie będzie kryzysów, napięć, kłótni, sporów, czy momentów naprawdę trudnych. One na pewno będą, i jednak różnica między tym pierwszym przesileniem a tymi kolejnymi jest taka, że ta para ma już jakby w dorobku, w doświadczeniu skuteczne poradzenie sobie z tą trudną sytuacją. Więc te kolejne już są w tym sensie jakoś łatwiejsze do ogarnięcia i do przekroczenia. Oczywiście to nie gwarantuje, że ten związek przetrwa Wszystkie wszystkie kryzysy. kryzysy i że się nie pojawi taki, który sprawi, że jednak ludzie się rozstaną, bo wiemy, że się rozstają. Jednak no. To doświadczenie na pewno może pomagać w poradzeniu sobie z kolejnymi, które na pewno się pojawią.
też się pojawiają dlatego, że w bliskich związkach mamy szczególną łatwość w ranieniu się nawzajem. To znaczy, że tam, gdzie jest bliskość, tam też jesteśmy najbardziej odkryci, czy odkrywamy siebie i tym samym jesteśmy podatni na zranienie. Najłatwiej nas zranić wtedy, kiedy właśnie kochamy, kiedy jesteśmy w bliskości, intymności z kimś. Na przykład tym zranieniem może być sama odmowa kontaktu, czy nie docenienie siebie, mimo że no już tyle razy sobie mówiliśmy coś miłego, ale jak nie powiem ci, jak ładnie wyglądasz, mimo że to słyszałaś już po wielokroć, no to zrobi ci się przykro. A jednocześnie, gdybyśmy poszli na jakąś imprezę i tam usłyszałabyś to z ust jakiegoś obcego faceta, to taki komunikat jest dużo bardziej nagradzający niż ten mój, który słyszałaś już po wielokroć. Więc jest w tym pewien paradoks mówiący o tym, że łatwo w długich związkach się ranimy, a możliwość nagradzania słabnie. Nie jest już taka duża jak wtedy, kiedy to jest początek znajomości. Więc można by sobie pomyśleć, że, że te długotrwałe związki no nie mają po prostu łatwo, bo no właśnie łatwo jest się zranić, a trudno jest się nagradzać. Ale rozwiązanie tego dylematu, czy tej trudności jest bardzo proste. Mianowicie, kiedy ten związek jest żywy i on pulsuje tymi tendencjami zbliżania się i oddalania, bo tak właśnie wyglądają zdrowe związki, one są stabilne w tym ruchu do i od, no więc, jeżeli jest ten moment od większego dystansu, jakiejś separacji nawet czasowej, no to w tym od pojawia się kolejna szansa na to, żeby zyskiwać i zbliżać się i poczuć, jakie to jest nagradzające. Więc to, że łatwo jest się zranić, czyli mieć powód do tego, żeby się zdystansować na jakiś czas, jest właśnie dla związku błogosławieństwem, bo z tego punktu oddalenia znowu można poczuć, jak bardzo dla siebie jesteśmy ważni i jak ta bliskość jest nagradzająca. No więc koniec końców ten rodzaj pulsowania, który po raz kolejny odzwierciedla uniwersalne prawo tego dualizmu, tego podwójnego, który ostatecznie jest jednością. No więc to pulsowanie, naturalne pulsowanie związku jest gwarantem tego, że on będzie po prostu żywy, że się nie wypali. A to pulsowanie karmi się emocjami, czyli wstrętem, złością, smutkiem, strachem i radością. Jeżeli te emocje się kręcą w tym kole i dają właśnie temu związkowi życie, no to można być spokojnym, że on przetrwa wiele burz i kryzysów i będzie żywy, właśnie podtrzymywany tą energią przeżywanych emocji. Ja to jeszcze uzupełnię to o taką cechę, postawę jak uważność. Pewnie będziemy więcej o tym mówić, to może tylko jedno zdanie teraz powiem, że ja tak mam i też ćwiczę to, w sensie jakoś świadomie, że no, codziennie z uważnością patrzę na ciebie
i jakoś tak widzę cię codziennie nowego. Codziennie uważnie i z uważnością też na siebie, oczywiście na moje emocje, które kręcą się i na ciebie. I to też właśnie bycie w tej uważności, w tu i teraz. Moim zdaniem też karmi moje uczucia do ciebie. Jasne. Czasami nie jesteś uważna i czasami ja też nie jestem, więc wtedy pojawia się jakaś trudność, która oczywiście jest do uniesienia i do przeżycia i też daje odpowiednią perspektywę i punkt odniesienia do tego kolejnego aktu zbliżania się i większej uważności i troski wobec siebie. Także tak to po prostu działa. Zwyczajne życie, nic niezwykłego. Sama proza życia, jak się to mówi, która jest największym skarbem i jest właśnie tym, co w baśniach czytamy jako zapowiedź, żyli długo i szczęśliwie. Proza życia, a czasem poezja życia. Przeczytam wiersz, który przygotowałam na dzisiaj. Rupi Kaur z tomiku Mleko i Miód. Przede wszystkim kochaj, jakbyś tylko to potrafiła. Koniec końców to wszystko nic nie znaczy. Ta kartka, to na czym siedzisz, twój stopień naukowy, twoja praca, pieniądze. Nie liczy się nic. Oprócz miłości i więzi z drugim człowiekiem. Oprócz tego, kogo kochałaś i jak głęboko. Jak dotykałaś ludzi wokół siebie i ile im z siebie dałaś. Dziękujemy za miłość. Jesteśmy wdzięczni za to, że możemy kochać i być razem. Czasami też osobno. I dziękujemy za Państwa uwagę i obecność, bycie z nami, słuchanie nas. Do zobaczenia, do usłyszenia.